Walczyliście dzisiaj, bo wy żadnych punktów nie udało się wygrać. No trudno się mówi, przyjechaliśmy tu, nie da się ukryć, po jakieś punkty, wyjeżdżamy z niczym. Trochę z naszej winy, trochę uważam z winy sędziego. Strzeliłeś bramkę, masz pytania do sędziego, nie uznał? No tak, bo ponieważ sędzia powiedział, że był spalony po rzucie karnym. Nie wiem. Spalony? Tak powiedział sędzia, że dlatego najpierw nie uznał. Później dopiero powiedział, że ktoś za wcześnie wbiegł. Można wszystko powiedzieć, co się chce w takiej sytuacji. Aczkolwiek nasza wina jest taka, że ten karny powinien być strzelony, nie po dobitce, tylko od razu. Może pierwsze dosadne zwycięstwo stało się faktem. Nie było. No na pewno nie było łatwo, szczególnie, że musieliśmy kończyć w dziesiątkę. Czego powodem była druga żółta kartka dla mnie. Pierwsza trochę niefrasobliwie dana mi przez sędziego. Odegrałem po gwizdku piłkę, fakt, ale zagrałem ją w stronę zawodników, którzy wykonywali ten rzut wolny. Natomiast druga żółta kartka, no to trudno mi powiedzieć, czy w ogóle był kontakt z zawodnikiem, ale no, była to szybka kontra i sędzia mógł to zinterpretować tak, a nie inaczej. Cieszę się, że chłopaki dowieźli ten wynik do końca, bo spadł mi z serca. Bardzo chcieliśmy dzisiaj wygrać, zagrać na zero z tyłu. Udało się, no, może chłopakom postawić dużą kolę, nie? Za to, co dzisiaj wykonali. Największy chłop sędziuszowi po sekundzie ten rzut karny. Nie, Sarek świetnie zachował się przy rzucie karnym. Sędziowie zachowali trzeźwość umysłu i nie straciliśmy bramki, no także bardzo się z tego cieszymy. No trzeba postawić wszystkim, bo wszyscy graliśmy dzisiaj. Prezes strzelił bramkę, Radek Bartoszewicz mu dograł. Reszta broniła i atakowała, tak samo jak i ci trzej zawodnicy. Także myślę, że wszyscy zasłużyliśmy dzisiaj tutaj na zwycięstwo. Tym bardziej dziękuję i gratuluję moim kolegom, że w tym trudnym momencie pokazali charakter i znacznie łatwiej mi teraz będzie zacząć, aniżeli jakby ten mecz zakończył się innym wynikiem. To zwycięstwo pozwoli się wam przełamać? No, na pewno cieszymy się, że wygraliśmy przed własną publicznością. Nie szło nam tu za dobrze, ale dzisiaj było widać, wydaje mi się, taką mądrość w naszej grze. W defensywie bardzo dobrze pracowaliśmy i nie dopuszczaliśmy przeciwnika pod swoją bramkę. Praktycznie tam były znikome próby ataków przeciwnika. Ta taktyka na pewno nam się opłaciła i jeżeli będziemy dalej rozwijać się w tym kierunku, aby tak mądrze grać w defensywie, to na pewno będzie nam łatwiej zwyciężać, jak nie będziemy tracić bramek. Panie Sergiuszu, przed tygodniem to był trochę taki falstart. To nie był najlepszy mecz ani Górnika, ani chyba też i pana. Zgadza się. Przespaliśmy pierwsze pół godziny. Na pewno troszeczkę, znaczy nie troszeczkę, bo dużą część winy ponoszę za trzecią bramkę w Płocku. Bardzo chciałem się zrehabilitować, żeby nie zawieść dzisiaj kolegów. Udało się i dowiedzieliśmy 3 punkty i cieszymy się, że Górnik zdobył 3 punkty. To pana zasługa, że sędzia jednak nie uznał gola? Nie wiem, bo jaki jest przepis, ale na pewno Buśkiewicz za szybko wybiegł pole karne, gdy zawodnik już uderzył, on już był praktycznie na 7-8 metrze. Nie wiem, czy powinien być powtórzony karny, czy takiego, czy po prostu nie uznaje się dobitki i nie zmienia tych przepisów. Ale gdyby pan nie podbiegł do bocznego? Nie, myślę, że nie, on już podniósł chorągiewkę, już widziałem, że właśnie podniósł chorągiewkę i myślałem, że jest spalony, ale mówi, że za szybko wbiegł zawodnik i bramki nie uznał. Co pan myślał, jak Tomczyka wyrzucił sędzia, że uda się dowieść to, czy... No na pewno wiedziałem, że będzie ciężko. Trzeba powiedzieć, że GKS naprawdę warunkami fizycznymi ma bardzo dobre warunki fizyczne i te piłki będą wrzucane w pole karne, no ale tak powiedziałem, no udało się dowieść 1-0 do końca.